Piątek, piąteczek, piątunio, a ja Was witam serdecznie. Za oknem właśnie wyszło słoneczko, bo do tej pory ostatnie dni były pochmurne, ponure, popadywało i od wczoraj tutaj dosyć mocno wieje, a teraz jest taka na razie stabilizacja, ten wiatr troszkę się wyciszył. Dzisiaj miał być przepis z makowca, takiego starodawnego, jak moja babcia jeszcze robiła i jak pamięta ze swojego domu rodzinnego, ale wczoraj go nagrywałam, byłam już chyba tak zmęczona, na pół trzeźwa, że przez przypadek film zmontowałam, już go na kanał chciałam wstawić i jeden przycisk, słuchajcie, jeden przycisk, wrzuć go na prywatne konto. Nie, ten przycisk nadusiłam i film mi się skasował. Niestety, nie ma makowca, makowiec będzie przed Wielkanocą, także ten przepis będzie, a dzisiaj w związku z tym podam, może i dobrze, bo w końcu będzie jakieś mięcho, jakiś konkret na te świąteczne dni, schab w kapuście. Fajny, delikatny. No i co? Zaczynamy. Zacząć trzeba od pokrojenia porcji schabu na kotlety i rozbicia tak, no tak jak na kotlety. Ale powiedziałam, rozbicia, no tak jak na kotlety. Schabowe rozbite. Dzisiaj piątek, to są bezpieczne, mięso jest bezpieczne i tak jak przychodzą święta, zwłaszcza wielkanocne i jest ten post taki bardzo ścisły, zawsze robię właśnie w Wielki Piątek czy w Wielką Sobotę bądź w czwartek kotlety, a mąż tak przychodzi i mówi, wiesz co, ty nie masz sumienia, ty nie masz litości. Wtedy, kiedy nie można jeść, najbardziej się tego chce i ty wtedy to robisz. A ja mówię, tak, to jest wszystko świadome, przemyślane, bo wtedy moje kotlety, moje potrawy mięsne są bezpieczne, mogą leżeć na wierzchu, mogą naprawdę stać pięknie odkryte, nikt ich nie ruszy. Tak jest chyba w każdym domu. I teraz te kotlety schabowe przyprawiam tutaj papryką słodką, czosnkiem niedźwiedzim, troszkę czosnku granulowanego, i pieprz z solą. I tak z każdym jednym kotletem po kolei. Tutaj można je składać jeden na drugi i ja też tak będę robić. Z jednej strony przyprawiam i tutaj z jednej strony przykładam, później to sobie wszystko docisnę. I dobrze jest to zrobić wieczorem, zostawić w lodówce na całą noc, żeby te kotlety się przeprawiły, przegryzły, przeszły tymi przyprawami. Ja tutaj robię dzisiaj to dosyć szybko, więc one trafią do lodówki tylko na godzinkę, dwie, zanim tutaj sobie nie przygotuję kolejnych składników. Kotlety w lodówce, a ja w tym czasie tutaj przygotuję sobie kapustkę. I teraz na patelkę dobrze jest dać słoninkę, boczek pokrojony na drobniutko. Ja mam skwarki, więc tutaj użyję sobie skwarków, już gotową, przetopioną słoninkę. I teraz roztopię to dobrze na patelce, a w międzyczasie pokroję cebulę. Cebulę to zależy, ile będziecie tych roladek robić. U mnie będzie troszkę więcej, więc cebule pójdą dwie. Cebulka pokrojona na drobniutko w kosteczkę. Im drobniej, tym lepiej, nie będzie ją tak później w tej kapuście widać. Nie będzie ona taka wyrazista. Chyba że lubicie, to można tylko ją w piórka bądź na cztery, czy tam na dwa jeszcze przekroić i też będzie. Nie pogryzie się, ani nie pogniewa. Pracy jest dużo, jak chyba w każdym domu, ale tutaj robimy sobie też przerwy na jakieś takie małe posiedzenie. Teraz akuratnie Edziu, tata uwinęli się, zwinęli mi się tutaj spod rąk, bo się śmiali, że tam gdzie
kobiety dwie w kuchni, to lepiej się już nie mieszać. Także ewakuowali się przezornie. Cebulka pokrojona. Skwareczki mi się tutaj już pięknie rozgrzały, więc trafia to wszystko na patelkę i będzie się smażyć. I do tego kroję pieczarki. Pieczarek nie obieram ze skórki. W całości też na drobno, w talarki, w kosteczkę, jak już wolicie. Tutaj te pieczarki szybciutko pokroję i dodaję do cebuli. Będą się one tutaj smażyły razem z cebulką do momentu, aż cebula uzyska taki ładny, lekko złotawy kolor, ale to za chwileczkę kamerę przybliżę i Wam wszystko pokażę. Niestety nie mam kamerzysty. Edziu się ewakuował. Mamusia też gdzieś tam na dworze krąży, coś robi. No a Edziu stwierdził, że czas przejść świąteczny. To lepiej się z domu ewakuować. Zresztą on jak zobaczył to mięsko, to mówi, że woli wyjść z tego domu, nie patrzeć, bo mówi, że nie mam sumienia, nie mam litości nad nim. Także nie mam kamerzysty, kamera stoi w miejscu. Myślę, że jednak dobrze widać. Za chwileczkę tutaj, co będzie bardziej istotne, to kamerkę zbliżymy, tak żebyście dobrze widzieli. Cebulka się smaży i teraz do niej dodaję tutaj pieczarki i to wszystko teraz będzie się tutaj smażyło, tak jak mówiłam, do takiego złotego koloru cebulki. Jeżeli będzie mało tłuszczu, to tutaj trzeba czegoś troszeczkę poddać, żeby to się z kolei nie paliło. Tutaj już mam gołąbki, które dzisiaj sobie próżę. Gołąbki oczywiście już takie na święta, na pierwszy, na drugi dzień świąt z mięskiem. I tutaj do gołąbków, może tak bliżej troszeczkę pokażę, gołąbki w garnku, zalałam sobie wodą, do tego dałam wegetę, jarzynkę, takiego bulionu warzywnego i prawdziwki, i to teraz w tym będzie mi się tutaj ładnie dusiła. Aromat się tutaj unosi niesamowity. Kuszą te wszystkie potrawy, kuszą. Nie dziwię się, że mąż się ewakuował, ale podejrzewam, że w Waszych domach jest tak samo. Mężczyźni się ewakuowali. Cebula z pieczarkami ładnie już tutaj zmiękła, uzyskała taki kolor złotawy, lekko złotawy, i teraz w tym momencie dodaję kiszoną kapustę. Kapusta wcześniej opłukana, jeżeli jest taka fest kwaśna, to trzeba ją wypłukać ze 2-3 razy i troszeczkę ją pokroić, żeby ona nie była taka długa, wiecie, jak sznurówki, tylko w miarę krótka. I teraz smażymy tą kapustę tutaj razem z cebulką i z pieczarkami. Przyszedł Edziu. Pomocy mojej potrzebuje. Wyciągamy gromnicę. A co ja mam za tego knota tu ciągnąć? Tak. Mogę tu złapać już tak, teraz? Tak, możesz, możesz. Ale ciepła jeszcze jest. Nic. Tu może. Ale. A jak pachnie. Jeszcze cieplutka. Gromnicę odlewa. A to tu jest czubeczek. No a teraz gdzie ją położyć? Ale można na leżąco? Aha. Edziu też się nie nudzi. Odlewa świeczki. Gromnicę kupiliśmy. Formę, ale zobaczcie, jakie to jest potężne, jaki kloc. Jest. Edziu poszedł zalewać drugą gromnicę. Kapusta się troszkę podsmażyła i teraz dodam tutaj przyprawy. Zwykłe, podstawowe, sól, pieprz, ziele angielskie, liście laurowe i jarzynka własnej roboty. Ilość przypraw już zależy od
upodobania indywidualnego, bo jedni lubią bardziej słone, drudzy mniej słone, czy tak samo z pieprzem. Także tutaj już trzeba wedle własnego uznania. I teraz tą kapustę jeszcze trochę będę smażyć, żeby ona tak się delikatnie zarumieniła, żeby się podsmażyła. Tutaj właśnie smażenie nada tej kapuście takiego wykwintnego smaku, a później z kolei ona odda ten smak dla roladek schabowych. Kapusta się smaży, a ja, żeby nie tracić tutaj czasu, to w międzyczasie przygotuję sobie już roladki. No i tutaj będzie potrzebne mięso mielone. Mięso mielone najlepiej, żeby miało troszeczkę tłuszczyku, także z łopatki pomieszanej z boczkiem, żeby, bo schab jest dosyć chudym mięsem, więc tutaj musi tego tłuszczyku troszkę być. No i przyprawiamy teraz to mięso mielone i z kolei podstawowe znowuż przyprawy: sól, pieprz, czosnek granulowany i majeranek. Majeranek jest takim fajnym dodatkiem, bo raz, że on reguluje dobrze pracę wątroby, to dwa, ułatwia trawienie. Także majeranku w potrawach powinno się znajdować dosyć dużo, co też my tutaj w domu czynimy. Używamy majeranek, gdzie się tylko da, do kotletów, do różnego rodzaju potraw, do zup i chyba tak naprawdę już żeśmy przywykli do tego majeranku. Ja oczywiście tutaj już przyprawy mam na oko, bo wiem, ile mi tutaj tego idzie, także jest przyprawione. Dobra. I teraz schabowe. Na każdy schabowy kładziemy troszkę tego mięska mielonego. Tu już też wedle uznania. I zwijamy. Może tak będzie widać. Chyba widać. Myślę, że widać. Zwijamy te schabowe w rulonik. I tutaj będą potrzebne niezastąpione wykałaczki. Bądź można robić, obwijać sznureczkiem, jak jest taka mała siateczka do szynek, wąziutka, też można wkładać w siatki, ale ja uważam, że chyba najlepiej sprawdzają się wykałaczki. Nie trzeba później na talerzu z siatek rozpruwać, wyjmuje się wykałaczkę i po kłopocie. I druga roladka gotowa. To jest dosyć szybkie danie, łatwe w wykonaniu, tylko tak jak mówię, najlepiej mięso jest przyprawić i zostawić w lodówce na noc. Ono wtedy przejdzie tymi przyprawami, skruszeje. Nawet powiem Wam, że jak robiłam na Wielkanoc te roladki, to przyprawiłam sobie schab dwa dni wcześniej. Dwa dni leżał w przyprawach. Jaki on był kruchutki. Także polecam tutaj, naprawdę polecam Wam zrobić to, bo jest to dosyć smaczne. Kapusta się już bardzo ładnie tutaj, zobaczcie, zrumieniła. I teraz można to przełożyć do naczynia żaroodpornego bądź do takich blaszek, na spód trochę tej kapusty. I na wierzch będziemy układać tutaj teraz schab. Piekarnik musi być rozgrzany mocno w 180 stopniach i teraz będziemy to wkładać do dalszego pieczenia. Będzie się to piekło do momentu miękkości schabu. Można dać temperaturę na 200 stopni. Tutaj to nie ma takiego większego znaczenia. Jeżeli będzie temperatura niższa, będzie on się wolniej piekł, będzie, tak można powiedzieć, dochodził. Jeżeli temperatura będzie wyższa, no to się szybciej upiecze. Ja tutaj to robię na 180 stopni i jest dobrze. No i teraz daję resztę kapusty na roladki, pomiędzy te roladki, tak aby to wszystko ładnie tutaj przeszło tymi aromatami, smakami. A dobra, wysypiemy.
ale już tu się unosi zapach z tej kapustki. I teraz po wierzchu jeszcze troszeczkę trzeba polać to oliwą z oliwek. Oliwa z oliwek też nada tutaj takiego fajnego smaku. No i przejdzie to wszystko tłuszczem, bo tutaj to jest potrawa, która jednak musi tego tłuszczyku troszeczkę mieć. No i wstawiam do pieczenia, do piekarnika. Zaglądamy tutaj. Minęło 20 minut. I najlepszą taką metodą wypiekania tych roladek, którą tutaj już wypraktykowałam, jest jednak nastawienie piekarnika na 250 stopni i w takiej temperaturze piec około 20 minut. Po 20 minutach skręcam piekarnik na stopni 180, przewracam tutaj te roladki, aby one sobie tutaj przechodziły równomiernie całym tym sosem, tą esencją z kapusty i oliwy z oliwek. Jaki tutaj się zapach unosi, aromacik. Schabik bardzo ładnie się piecze, kapusta też tutaj ładnie dochodzi. Super. No i niech się piecze jeszcze teraz dalej. Praca idzie pełną parą. Na stole są już pierogi. Tutaj upieczony chlebek. Gołąbki też już są upróżone, uduszone, ugotowane, jak kto woli. I schabik. To co najważniejsze dzisiaj. Para. Ale pięknie się zapiekło, zobaczcie. Jak one, te schabiki, te roladki, ślicznie się tutaj zarumieniły i teraz przekroimy oczywiście jedną. One teraz są delikatniutkie, to jest wszystko miękkie. Tutaj gdzieś jest wykałaczka, ale myślę, że damy sobie radę. I zobaczcie. Tak wyglądają roladki w środku. Tutaj to mięso mielone, ono stworzyło taką całość z tym schabem. I dlatego istotne jest, aby mięso było tłuściejsze, zawierało trochę boczku, bo schab jest suchym mięsem. I tutaj właśnie istotne jest, żeby to wszystko przeszło tłuszczem. Kapusta dodatkowo tutaj, ona nada smaku, odda swoje cenne walory dla tego mięsa i ono jest takie, wiecie, musicie spróbować, żeby wiedzieć, jak to w ogóle smakuje. No my dzisiaj nie spróbujemy, dopiero na święta. Dzisiaj jest piątek, więc jeść tego nie będziemy. Nie rusz, bo to na święta, a że dzisiaj piątek, to nie ruszysz. Rolatki moje są bezpieczne do świąt. To by było na dzisiaj tyle. Nie wiem, czy jutro jeszcze jakiś się przepis pojawi. Być może jeszcze karpia Wam pokażę, jak u mnie się robi karpia, jak go smażymy. Także jeżeli mi się uda, jeżeli się wyrobię, to wieczorem taki odcinek się pojawi. A na dzień dzisiejszy to będzie tyle. Ja wracam tutaj do swoich pierogów, to zaraz wynoszę chlebek też. I działam tutaj dalej w tym temacie. A Wam życzę dużo uśmiechu, zadowolenia, takiego trochę spokoju przed tymi takimi ważnymi dniami, najważniejszymi praktycznie w roku i wyciszenia. Do następnego!